Witamy w kolejnym odcinku magazynu Łączy Nas Futsal. Dzisiaj nietypowo nie jesteśmy w studiu w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej, a w Bratysławie. Dlaczego? Tutaj rozgrywany jest turniej UEFA Futsal Cup Main Round, a więc mecze Ligi Mistrzów Futsalowej. Naszym gościem zawodnik rekordu bielsko-biała Paweł Budniak. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Paweł, jesteśmy po dwóch dniach rywalizacji, dwa mecze za Wami. Początek nie był najlepszy, bo pewnie fani futsalu wiedzą, że nie udało się wygrać ze Slovanem Bratysława, porażka w tym spotkaniu, ale później bardzo ważne zwycięstwo z Gruzinami, no jesteśmy na takim etapie, że wciąż ta wiara w awans jest. Czy tak, no na pewno pierwszy mecz liczyliśmy na zwycięstwo ze Slovanem i to, że po prostu później będziemy dalej liczyć się o stawkę, bo tak naprawdę ten mecz bardzo nam pokrzyżował plany, jeżeli chodzi o awans do dalszej rundy. Wszyscy liczyliśmy na to, że w pierwszym meczu zdobędziemy 3 punkty, no ale co, no tak się potoczyło, przegraliśmy mecz, musimy z Gruzinami, podjęliśmy fajnie walkę. Był to też ciężki mecz dla nas, ale wygraliśmy i tak naprawdę liczymy się, aczkolwiek wiemy, że o ten awans może być naprawdę bardzo ciężko, ale tak naprawdę pozostaje nam tylko grać i cieszyć się, że tu jesteśmy, bo to też nie było tak, że wygraliśmy mistrzostwo i od razu graliśmy właśnie w Mainazie, mieliśmy tą rundę wstępną. Ja jestem zadowolony z tego, że pomimo, że przegraliśmy właśnie ten mecz, jeszcze gdzieś ta, no, jest ta no, nadzieja, jutro gramy 17:30. Mam nadzieję, że emocje będą do godziny tak naprawdę 21:00, po 21:00. A dlaczego? Ja już spieszę z wytłumaczeniem. No musimy patrzeć na siebie, czyli wygrać ostatnie spotkanie z Holendrami, ale też zwrócić uwagę na to, jaki będzie wynik w rywalizacji zespołu mistrza Słowacja, więc Slovana Bratysława z ekipą mistrza Gruzji. To jest o tyle istotne, że no, trzeba też będzie ewentualnie dodatkowo jakoś zmotywować Gruzinów do tego meczu ze Slovanem. Ale powiedziałeś o tym, że musieliście przebrnąć eliminację. Tak naprawdę z wielką łatwością, patrząc przynajmniej na wyniki, udało się awansować do main round po tym turnieju w Svendborgu. Twoim zdaniem to jest taki czas dla futsalu, dla polskiego futsalu, jakiego nie było od lat? Ja mam takie wrażenie, reprezentacja jest na Mistrzostwach Europy, mistrz Polski jak równy z równymi rywalizuje już w main round, z szansami cały czas na elite round. Znaczy, to na pewno. Ja powiem, na pewno jestem tego pewien, ze względu na to faktycznie, że tak jak wspomniałeś, kadra awansowała. Jeszcze raz można tutaj gratulować trenerowi, całej drużynie, która wygrała w tym dwumeczu i wcześniej, która przemknęła też eliminację, bo remis z Hiszpanią to jest coś wielkiego, więc tu jeszcze raz należą się wielkie brawa. I uważam, że tak jak i też, że polskie drużyny już powinny grać w main roundzie, już w tej fazie, to jest ten czas, gdzie możemy rywalizować z tymi drużynami. Nie chciałbym tutaj daleko iść, gdzieś zagalopować, mówić o Elite Run, bo to jeszcze może nie ten czas, możemy tak naprawdę nie awansować, ale jest, wydaje mi się, już możliwość, żeby co roku w main roundzie grać i walczyć zdecydowanie o ten awans i gdzieś próbować do tej czołówki europejskiej tych klubów się dostać, no bo teraz tak jest, że reprezentacją dostaliśmy się do tej 12, więc czemu nie do 16 klubowej, prawda? Myślę, że mamy do tego jak najwięcej, mamy do tego predyspozycję już teraz, nasz futsal zdecydowanie bardzo fajnie rozwija się. Widać to po klubach, że te kluby, każdy klub jest już zdecydowanie lepiej przygotowany i pod względem organizacyjnym i zawodnicy, więc tylko do przodu i to myślę, że to jest też kwestia czasu, że po prostu będziemy pracować na tym, aby grać w czołówce, bo tam jest nasze miejsce. No, pięknie powiedziane. To jest, tak jak powiedziałeś, ta najlepsza szesnastka, to jest tak jakby ćwierćfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Myślę tak sobie, że też niezwykle istotne i ważne było to, że przed tym pierwszym meczem ze Slovanem Bratysława mistrzowie Słowacji, którzy rok w rok grają w Elite Round tak naprawdę od 11 sezonów, uważali rekord bielsko-biała za faworytów tego turnieju. Być może było w tym trochę kurtuazji, no ale sam fakt, jak podeszli do tego spotkania, sam fakt, jak, że do niego przede wszystkim się przygotowywali, to chyba też świadczy o tym, jak macie w tej chwili silny zespół jako rekord.
Znaczy, to nie ulega wątpliwości, że Slovan bardzo dobrze przygotowywał się, bo to było widać po tym, jak grał sparingi z polskimi drużynami, Gattą i bodajże z Piastem, nie chcę teraz... Lex Kancelarium. Tak więc no to pokazało, że jednak były z ich strony może jakieś obawy, szanowali nas, ale to jest taki właśnie zespół i w ogóle to jest już taka faza, że tam myślę, że tu nie ma takich przypadku, że przyjeżdża zespół i oni wiedzą z Polski, z Gruzji, z Holandii, to już jest marka. Oni też wiedzą i to samo, tak jak wspomniałeś, no tyle mistrzostw w Słowacji, tak więc oni wiedzieli, z kim grałem, świetnie się przygotowali do tego meczu, trzeba przyznać, że naprawdę rozpracowali też w dużej mierze na ten nasz team, no i niestety my polegliśmy, ale tak jak mówię, nam jeszcze, my się tego jeszcze uczymy, w tym razie chciałbym, żeby co roku, żeby nasz zespół zawsze grał i walczył o ten awans, o tę możliwość awansu do tej elitarnej, tak naprawdę elitarnej grupy klubów, a czas pokaże, no to nie mówmy o tym, czy my jesteśmy mocni, czy nie, bo to dopiero przyjdzie wykładnik tego, no tak jak mówię, z awansem dzisiaj może być, ja na przykład nie ukrywam, może być bardzo trudno, bo dlaczego? Dlatego, że to już nie zależy tylko i wyłącznie od nas, bo jakby to było tylko i wyłącznie, zależało tylko i wyłącznie od nas, to bym mógł bardziej patrzeć pozytywnie, ale nie składamy broń. No to mi się podoba to podejście, że cały czas ta wiara w zespole jest. To zresztą po was widać po tej walce w meczu z Gruzinami. No muszę cię zapytać też o to, jak ty odbierasz też poziom tego zespołu. Miałeś okazję występować w Lidze Ukraińskiej, w dobrze zorganizowanym klubie, jak słyszałem, Uraganie Iwano-Frankowsk. To było też na pewno dla ciebie super doświadczenie, takie futsalowe. Jak mogą wyglądać rozrywki? Co byś przejął z takich rozgrywek właśnie Ligi Ukraińskiej, czy też z organizacji klubu ukraińskiego właśnie do Polski? Oj, trudne pytanie, ale patrząc ze względu na klub rekord, no to ciężko powiedzieć, bo tutaj w klubie mamy wszystko zorganizowane od A do Z, więc ciężko tak na szybko, ale jeżeli chodzi o samą ligę, to co już kiedyś wspominałem nieraz, że jest dużo meczy o stawkę, że te mecze cały czas są o stawkę i teraz czy ten podział później punktowy jest dla kogoś sprawiedliwy czy nie, bo to tak niektórzy mówią problematycznie. Ja uważam, że fajnie, że te mecze później zawsze są o stawkę i te, które też rozegraliśmy w ciągu, nie wiem, graliśmy we wrześniu, zaczynaliśmy ligę, to one również są w jakiś sposób ważne na końcu i to jest fajne, bo akurat u nas nie ma systemu play-offu, ale co było na Ukrainie i to było, uważam, bardzo dobre. Akurat tam była mała ilość drużyn, więc trzeba było grać ze sobą tak naprawdę po 4 razy, nie 2, więc często nie grało się, tutaj grało się zawsze, ten mecz był zawsze z dobrym zespołem, bo to nie ma, tam było. Teraz akurat jest więcej tych zespołów. U nas jest 12 zespołów i chciałbym, żeby co roku te zespoły były coraz lepsze, coraz mocniejsze, bo tak naprawdę to one pozwolą nam przez taką rywalizację po prostu w kraju, żeby ten mistrz, to niekoniecznie my, bo to oczywiście ja nikomu nie odbieram tutaj, bo są naprawdę bardzo dobre zespoły. Teraz pretendenci będą na pewno do tytułu, którzy będą walczyć do końca. Nikt nie złoży broni, ale do tego, żeby później właśnie grać z takimi drużynami, tak jak Slovan, czy inni mistrzowie kraju, którzy no, wygrywają swoje ligi, akurat Slovan nie bez też problemów ostatnio, co zawsze był multi-zwycięstwem, tak można powiedzieć, jak Rapach Rudim w Czechach. Zgadza się. Kończąc, dwa pytania. O jedno cię muszę zapytać, bo oglądają nas też fani piłki nożnej, więc twój kolega z ŁKS-u Łódź, nie każdy wie, że Paweł ma na swoim koncie występ w Ekstraklasie w barwach Łódzkiego Klubu Sportowego. Parę lat temu to już było mecz z Grochninem Grodzisk Wielkopolski, ten klub, jak wiemy, na tym poziomie centralnym już nie gra. ŁKS no, dąży do tego, aby wrócić do tej dawnej świetności. To jest kolega klubowy, były kolega klubowy, zawodnika Barcelony, reprezentacji Brazylii. Teraz w tym tygodniu strzelił nawet bramkę dla Canarinhos. No powiedz, tak, strzelił, wygrali swój mecz. Jaki to był człowiek w takich kontaktach gdzieś tam w szatni, na boisku, bo tak jak mi wspomniałeś, to może uchylę rąbka tajemnicy, technikę to on miał. No tak, no jak zawodnik brazylijski, to technika oczywiście musiała być na najwyższym poziomie. Wspomniałeś, to naprawdę jest kawał czasu, bo 10 lat temu, naprawdę od tego momentu 10 lat temu, bo debiut był ten, pamiętam, z Legią Warszawa. A jeżeli chodzi o Paulinho, to naprawdę mało pamiętam, tak żeby, bo to mówię, kawał czasu, ale jeżeli chodzi o samego zawodnika, to na pewno człowiek bardzo skromny, który szukał tutaj, bardzo na pewno świetnie zaawansowany technicznie, bardzo dobry zawodnik, ale jednak coś nie zagrało w Polsce. No taka specyfika może ligi po prostu i po prostu doboru, ale
bardzo, bardzo dobry człowiek i myślę, że to, że bardzo pracowity i to wielu zawodników, pomimo mówię się w Brazylii, o brazylijskich zawodnikach, to różne rzeczy, to akurat bardzo pracowity i myślę, że jego to wynagrodziło po prostu. A to, że trafił do Barcelony, a tu dzisiaj możemy powiedzieć, to jest tylko jakiś taki bonus i tak sobie można powiedzieć, ale też nie szczyćmy się tym, że gdzieś ktoś był, coś widział, tylko tym, gdzie jesteśmy i co robimy teraz. Dokładnie. Ty jesteś w rekordzie w Mistrzu Polski, gracie w Lidze Mistrzów. Ostatnie pytanie, jestem ciekaw twojej opowiedzi. Wiesz, że zapytam o reprezentację Polski. Temat zamknięty, czy gdzieś tam z tyłu głowy masz coś takiego, fajnie byłoby wskoczyć, jeszcze dołączyć do tej reprezentacji, która pojedzie na Mistrzostwa Europy? Trudne pytanie, ale na dzień dzisiejszy, tak jak rozmawialiśmy bodajże półtora roku temu rozmawialiśmy o tym i tak dzisiaj. Na dzień dzisiejszy nie widzę swojego miejsca w reprezentacji. A inaczej, przyszłoby powołanie. No, czyli jeszcze trudniej, tak? No, czyli jeszcze próbujemy skomplikować. Nikt nie mówi, że będzie łatwo. Tak, nie, myślę, że to zawodnicy też z drugiej... Patrzmy, odwrócę to troszeczkę. Ci zawodnicy to wygrali z tym trenerem, więc to oni powinni grać i reprezentować nas na arenie międzynarodowej podczas Mistrzostw Europy. Tak odpowiem. No i to jest bardzo konkretna odpowiedź. Szanowni Państwo, wyjazdowe wydanie Łączy nas Futsal dobiegło końca. Jesteśmy, powtarzam, w Bratysławie i mamy nadzieję, że jutro tutaj będzie radość, będą szampany z awansu polskiego zespołu do Elite Round UEFA Futsal Cup. Od przyszłego sezonu te rozgrywki będą nazywane futsalową Ligą Mistrzów. No to jeszcze tylko dodam tyle, że to jest tak, jakby polski zespół awansował do ćwierćfinału Champions League. Trzymajmy więc kciuki za zespół Rekordu Bielsko-Biała i za dobry wynik w ostatnim meczu w rywalizacji Slovana Bratysława z zespołem mistrza Gruzji Gorgian z Tbilisi. A za dzisiaj już dziękujemy. Paweł Budniak był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie i do zobaczenia już w następnym odcinku, zapewne już w naszym studiu. Do zobaczenia.